Cześć. W dzisiejszym filmie wracam do tematyki treningowej. Dzisiaj znów trening dla dwojga. Tym razem trochę inny, ponieważ obydwie osoby mogą trenować dokładnie te same zagrania, więc niekoniecznie potrzebujemy trenera, a nawet wygodniejszy będzie ten trening z partnerem. O czym mówię? Zapraszam, opowiem w szczegółach zaraz po czołówce. Jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj trening dla dwojga i niekoniecznie musi być to trening z trenerem. Ważne jest, żeby te dwie osoby miały opanowane te same zagrania. A mówimy o trzech zagraniach typu drive, boost, skrót, tudzież drop. Dwie osoby na korcie naprzemiennie, w sumie trudno to powiedzieć naprzemiennie, w pewnym cyklu grają to samo. Bo zagrania się powtarzają, zmienia się osoba, która to gra. Trudno to będzie opowiedzieć, dosyć łatwe to jest, jak zobaczycie na filmie. Pierwsze zagranie jest boost. Zaczyna jedna osoba boosta, po booście zawsze jest skrót, czyli druga osoba gra skrót. Po skrócie gramy drive'a, czyli osoba, która grała boost, gra drive'a. Po drive'ie osoba, która grała skrót, gra teraz boost. Po booście mamy skrót, czyli osoba, która przed chwilą zagrała drive'a, teraz gra skrót. No i po skrócie drive, czyli osoba, która grała boost, gra drive i tak nam się cykl zamyka. Bo kolejnym zagraniem będzie boost, czyli osoba, która zaczyna od boosta, gra boost. Więc jak sami widzicie, dwaj zawodnicy mogą ćwiczyć trzy różne zagrania w tym samym czasie. Regulując tempo, czyli zwalniając moc, przyspieszając, możemy zwalniając ułatwiać, przyspieszając, utrudniać jeszcze to ćwiczenie. Bo to może być mocne ćwiczenie kondycyjne, jeżeli rzucimy sobie duże tempo. Jednak pamiętajmy, że to jest trening i powinniśmy się skupić przede wszystkim na technice, na jakości wykonania tych naszych ćwiczeń. Dopiero gdy to opanujemy, przyspieszamy. Taka zalecana kolejność, oczywiście do Was należy decyzja, w jakiej kolejności i co jak ćwiczycie. Ponieważ ja trenowałem jak zwykle z Robertem, czyli z moim trenerem, Robert nie przykładał wagi do jakości swoich zadań, bardziej się skupiał na tym, żeby zagrać tak, żeby to zagranie jego było dopasowane do moich możliwości. Jeżeli zostawałem z tyłu, dawał mi czas na dobiegnięcie, jeżeli widział moment, że mogłem przyspieszyć, było tam już miejsce na przyspieszenie, to wtedy dawał mi szybsze, trudniejsze, niższe piłki, żebym faktycznie przyspieszał. Po 10, 7 minutach, zależy jak długo mamy na ten blok. Jeżeli na ten blok przeznaczyliśmy sobie 20 minut, pół godziny, no to połowę tego czasu gramy na jednej stronie, drugą połowę na drugiej stronie, czyli zamieniamy się stronami, tak, żeby grać te boosty nie tylko cały czas na tej prawej czy lewej stronie, ale zamienić się po jakimś czasie i mieć obydwie strony. Cel tego ćwiczenia to nauczyć się dobrze grać przede wszystkim te boosty i skróty w akcji. Grać je dobrze, to znaczy poprawnie, technicznie i skutecznie. I umieć się też po nich bronić, tak? Wiemy, że po boost, dobry boost jest wtedy, gdy jesteśmy dobrze ustawieni, zawodnik jest z tyłu. No akurat w tym przypadku zawodnik będzie zawsze przed nami, więc to jest trochę mało intuicyjne, ale to może być też sposób zaatakowania, kiedy on nie patrzy. No, nie będziemy się nad tym teraz rozwodzić, natomiast mam nadzieję, że widzicie generalnie o co w tym ćwiczeniu chodzi. Chodzi o to, żeby znowuż wyrobić sobie nawyki grania właściwych zagrań w momencie, kiedy mamy ku temu okazję. Dlatego, tak jak powiedziałem, ważne jest skupienie się na jakości wykonania tych ćwiczeń, żeby dać sobie czas, nie spieszyć się, zagrać je dobrze, poprawnie i w sposób taki, który będzie maksymalnie trudny dla klienta. Przepraszam. I w sposób taki, który będzie maksymalnie trudny dla przeciwnika do odebrania, bo to znowuż da nam czas na kolejne zagranie, a też spowoduje, że ta nasz wspólny trening będzie intensywniejszy, ciekawszy i trudniejszy dla nas obydwojga prawdopodobnie. Przy skrótach staramy się, żeby one były maksymalnie blisko przedniej ściany, maksymalnie trudne do odebrania, czyli też staramy się, żeby piłka odbijała się w niku. Oczywiście to nie zawsze tak się da, więc bezpiecznie jest celować tak, żeby to pierwsze odbicie od parkietu było przed boczną ścianą, bo wtedy ta piłka jest trudniejsza do odebrania dla przeciwnika.
przy drive'ach staramy się ją wyciągnąć daleko do tyłu, możemy sobie pomóc, próbując lobować tą piłkę. Znowuż tak, żeby dać sobie czas na powrót do środka i zmusić przeciwnika do trudnego odejścia do tyłu i niekoniecznie ułatwiać mu zagranie Bousta z tej pozycji. Bo tak jak powiedziałem, w tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby przeciwnikowi ułatwić zagranie, które jest teraz przed nim, tylko po to, żeby je maksymalnie utrudnić, a my jako zagrywający powinniśmy dawać siebie wszystko, żeby znaleźć jak najlepszą pozycję i z trudnych pozycji zagrywać jak najlepiej technicznie, jak najpoprawniej te czasami trudne zadania. Jeżeli poćwiczymy trochę technicznie, wychodzi nam całkiem dobrze technika, możemy kombinować z przyspieszaniem. Jeżeli narzucimy duże tempo do tych ćwiczeń, no to można się przy takim ćwiczeniu naprawdę bardzo mocno zmęczyć. Nie chciałem powiedzieć zajechać. Dużo biegania, przód, tył, więc jest miejsce na to, żeby popracować kondycyjnie, zmęczyć się i wyjść po treningu zmęczonym. A ponieważ ćwiczenia są powtarzalne, choć zmienia się ich kolejność, to dosyć łatwo nam złapać taki rytm, być może złapać flow, czego wam życzę, i całkiem przyjemnie zmęczonym po takim treningu schodzić. Polecam, próbujcie, bardzo fajne ćwiczenie, bardzo efektywne, dużo można z niego wynieść, dużo się nauczyć, na pewno zakwasy w pośladkach, jak dobrze popracujecie. Cześć, trzymajcie się.